24 lutego odbył się już po raz 39 zimowy bieg na orientację, który przygotowało wojskowe koło PTTK Husaria. W biegowych zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Czarnego, Wyczech i Krzemienia. Prosiłbym pana burmistrza o krótkie wystąpienie, jeżeli można, i otwarcie imprezy. Słuchajcie, bardzo serdecznie chciałbym was powitać tutaj u nas, a właściwie u nas w Czarnem, bo są przedstawiciele szkoły podstawowej w Wyczechach, a niech podniosą rękę, zobaczymy ile was jest. Tak, łącznie z panem dyrektorem, z nauczycielami. Świetnie. Są przedstawiciele szkoły podstawowej z Krzemieniewa, łącznie razem z nauczycielami, tak, podnosimy. Są przedstawiciele szkoły podstawowej w Czarnem, też podnosimy razem z nauczycielami. O. I stanowimy taką bardzo ważną grupę zimowych biegaczy, nazwijmy to, bo to już po raz 39 odbywa się tego typu bieg. Dzisiaj mamy typową zimową atmosferę, tak jak został nazwany zimowy bieg na orientację. Dziękuję wam, że obudziliście się, wstaliście i przejechaliście na bieg. Myślę sobie, że to będzie fair play, współzawodnictwo. Najlepsi zwyciężą, nieco gorsi, którzy zajmą kolejne miejsca, zmobilizują się i w następnym biegu, podczas następnego biegu, który już będzie w listopadzie, zajmą wyższe miejsca. Chciałbym podziękować wam za ciągłe uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach i zapewne zaprosić na kolejny bieg, który będzie w listopadzie. Serdecznie dziękuję waszym nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, ale także szczególne brawa, i tu będę prosił, żebyście wy bili brawa dla organizatorów, czyli dla PTTK Husarii. Wielkie brawa dla nich. Dzisiejsze wydarzenie odbywa się, ponieważ cyklicznie takie biegi mają miejsce w naszym mieście. Życzę wam sukcesów i dziękuję też gospodarzom tegoż obiektu, panu dowódcy, pani kierownik, za udostępnienie. I 39 zimowy bieg na orientację uważam za otwarty. Co do przeprowadzonej trasy, tak szczegóły, trasa dla juniorów, pokazuję mapkę, wiem, że z daleka nie widać, punktów jest 6. Każdy będzie miał mapkę, każda drużyna, także spokojnie zobaczycie wtedy już przed biegiem. Jak mówiłem, 6 punktów. Każdy punkt ma lampion, który też ma przypisany numer porządkowy. Czyli tak, na przykład punkt pierwszy, tak to wygląda, będzie miał numer 34. Wyjątek stanowią 2 punkty. Jeden punkt wśród juniorów, jeden wśród seniorów, że nie ma tego po prostu, tego tak zwanego kijka, tylko sam będzie lampion. Czas trasy dla juniorów to jest 45 minut. I to jest o tyle ważne, żeby każda drużyna zmieściła się w czasie. Organizatorem 39 biegu zimowego na orientację jest koło PTTK Husaria w Czarnem, wojskowe koło. W biegu brało udział około 90 osób razem z opiekunami. Konkurencje były w następujących kategoriach: juniorzy i seniorzy. Mieliśmy 21 drużyn w kategorii junior oraz 7 drużyn w kategorii senior. Uczestnicy do nas przyjechali ze szkół w Wyczechach, w Krzemieniewie oraz u nas tutaj na miejscu ze szkoły w Czarnym. Trasa dla kategorii senior miała odległość około 7 km. Natomiast dla kategorii junior około 3 km. W kategorii senior było 9 punktów, z czego jeden punkt był bardziej, że tak powiem, ukryty w lesie. Reszta punktów znajdowała się przy głównych drogach albo przy pomniku, przy punktach takich odniesienia, na przykład budka strażnicza.
kategorii junior tak samo postąpiliśmy, tylko że było punktów 6, z czego jeden punkt był taki ukryty na pagórku, był trudniejszy punkt, a reszta punktów była w takich miejscach, bym powiedział, znanych, takich jak strzelnica czy okolice oczyszczalni ścieków. W kategorii senior czas na pokonanie trasy był to 110 minut. Mogę powiedzieć, że osobiście biegłem to 37 truchtem, bo sprawdzałem tą trasę. Dla kategorii junior to jest 45 minut. W tym czasie drużyny musiały się zmieścić i zebrać punkty. Zbiórka punktów polega na odciśnięciu na mapie lampionu, jest to perforator. Każdy lampion miał odpowiedni numer i przypisane do niego miejsce na mapie. Zasada jest taka najważniejsza, aby się zmieścić w czasie, to jest punkt najważniejszy. Potem decyduje liczba zebranych punktów. Każdy punkt był punktowany tak samo, waga była taka sama dla każdego punktu, był to jeden punkt. I oczywiście drużyny, które zmieszczą się w czasie, a następnie zbiorą punkty, te punkty są liczone. Jeżeli drużyny się nie zmieszczą w czasie, wszystkie, wtedy będziemy musieli jakby nie będziemy mogli patrzeć na czas, tylko będziemy liczyć punkty zebrane. Pomagali nam przy organizacji tego rajdu tutaj kierownictwo klubu batalionowego, 52. Klubu Batalionowego w Czarnem oraz burmistrz gminy Czarne. Nagrody ufundował nam także burmistrz oraz fajna fabryka. Ja może tak przeczytam od pierwszego miejsca w kategorii juniorzy. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Laleczki Barbie, numer 37. Zapraszamy wszystkie Laleczki. Chodźcie Laleczki. Medal ekologiczny. Gratuluję. No tak, babeczki Barbie, tak? Laleczki. Do których chętnie? Gratuluję. Wybrać sobie proszę nagrodę. Drugie miejsce. Szybka decyzja. Zajęła banda Maciejki. Zapraszamy. Patrz, zostałeś obdarzony dwoma medalami od razu. Ale zabierzemy ci jeden. Jak na olimpiadzie. Gratuluję, tak, ekologicznych. Gratulacje jeszcze raz. Trzecie miejsce zajęła drużyna Jastrzębie. Gratuluję. To trzeci medal chyba tutaj pani wręczymy. Następna kategoria senior. Pierwsze miejsce dla drużyny JBDQP. Tak, taka nazwa. Zapraszam. Drugie miejsce w kategorii senior zajęła drużyna o nazwie Drużyna A. Gratuluję. Gratuluję. Trzecie miejsce w kategorii senior. Nazwa drużyny? Kuzynki. Kto z wami przyjechał? Pani Edyta, pani Danusia i pani Danusia. Kto jest komu wręczyć medal, której woła? Pani. Już, o właśnie. Właśnie ustalaliśmy, komu wręczyć. W związku z tym, że ja zawsze gdzieś tam coś wynajdę w swoim gabinecie i chciałbym ufundować taką, właśnie przeznaczyć taką nagrodę niespodziankę. To jest taka gra Zna i Znak, gra edukacyjna powyżej 10 roku życia, liczba graczy od 2 do 16. I tak przyglądałem się wam i jest taka jedna drużyna, która mi się rzuciła w oczy i cały czas mi gdzieś tam tkwi przed oczyma i je widzę, bo one są fajnie ubrane i jeszcze sobie napisały na plecach wariatki. Zapraszam wariatki. Ciężkie na zimowe wieczory, które jeszcze przed wami. Uzdolnienia plastyczne. Słuchajcie, jeszcze raz chciałbym wam serdecznie pogratulować i podziękować za bezpieczne ukończenie
biegu na orientację 39, który naprawdę okazał się zimowym biegiem, bo śnieg zaczął padać. Dziękuję waszym nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół. Dziękuję także organizatorom i dla nich wielkie brawa, czyli dla PTTK Husarii. 39. bieg, zimowy bieg na orientację uważam za zakończony. Dziękuję bardzo. Jeśli będą powroty do domu.